Kłótnie z byłym partnerem zakończyła rzutem cegłą w jego okno. Później ukrywała się przez ponad dwa miesiące. Krewka 46-latka jest już w rękach policji, grozi jej nawet do pięciu lat więzienia. Do zdarzenia doszło przy ulicy Noworudzkiej, w dzielnicy Rusinowa w Wałbrzychu. 46-latka awanturowała się z byłym partnerem o sprawy finansowe. Kobieta w pierwszy świąteczny dzień Bożego Narodzenia w ubiegłym roku udała się do swojego byłego partnera i po kłótni z nim zdewastowała drzwi do jego mieszkania oraz wybiła szybę w oknie. Następnie uciekła i przez dłuższy czas się ukrywała. pod podkomisarz Marcin Świerzyc obryskiej Policji. Kobieta uszkodziła też drzwi wejściowe do mieszkania mężczyzny. W sumie straty oszacowano na 2,5 tysiąca złotych. Czwartek 10 marca policjanci zatrzymali 46-latkę w mieszkaniu przy ulicy 11 listopada w Obrzychu. Kobieta przyznała się do dewastacji. Jak informuje Marcin Świeży z Wałbrzyskiej Policji o losie 46-latki zdecyduje teraz sąd. Za zniszczenie mienia grozi jej kara nawet do 5 lat więzienia.